Witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Dzień dobry, dziękuję, że jesteście. Dzisiaj też będzie dawka merytoryczna wiedzy, jak i również polecajka kosmetyczna z Rossmana, która jest bardzo tania i rewelacyjna w działaniu. Aczkolwiek zanim przedstawię Wam produkt dzisiaj omawiany, troszeczkę merytorycznej wiedzy. Porozmawiamy sobie na temat peptydów sygnałowych, dla kogo one są, jakie one mają właściwości i dlaczego one są spektakularne w działaniu i tak naprawdę jakie efekty mogą się pojawić przy stosowaniu preparatów z peptydem sygnałowym bądź z peptydami sygnałowymi, ponieważ peptydy sygnałowe są czasem sotef składać produktów, jak i również są mieszane. Peptydy sygnałowe to są takie stymulatory. One są bardzo silnie stymulujące produkcję kolagenu, włókien elastyny, jak i również kwasu hialuronowego. Silnie regenerują skórę i przebudowywują i dodatkowo są takimi promotorami właśnie stymulacji elastyny, żeby nasza skóra była bardzo długo sprężysta i odpowiednio elastyczna. Dodatkowo peptydy sygnałowe blokują możliwość pojawienia się zmarszczek mimicznych, czyli jeżeli wykonujemy bardzo dużo mimik twarzy, bardzo dużo się śmiejemy, uśmiechamy i stosujemy na przykład cera do twarzy z peptydem sygnałowym, blokujemy możliwość pojawienia się zmarszczek mimicznych. Także peptydy sygnałowe są to bardzo kluczowe składniki aktywne, które jak najbardziej mogą być stosowane zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji skóry. Można je mieszać z ceramidami, można je mieszać z kwasem hialuronowym, można je mieszać z innymi peptydami i jak najbardziej będzie wszystko ok. Tylko nie mieszać z peptydem miedziowym. Oczywiście i nie mieszać z kwasem askorbinowym i nie mieszać z kwasem L-askorbinowym, z witaminą C w formie tetra, jak i również z witaminą C w formie SAP można mieszać. Nie mieszać oczywiście z preparatami złuszczającymi typu kwasy bądź retinol. I dzisiejszy hit kosmetyczny, który chcę Wam przedstawić, jest to produkt polskiej firmy. Kosztuje do 30 zł w drogerii Rossmann i Wam najpierw pokażę kartonik, żebyście mogli go bardzo łatwo zidentyfikować w Rossmanie. Bielenda Skin Clinic. Jest to serum sygnałowe z peptydem sygnałowym. I tutaj dodatkowo w składzie mamy witaminę B12 i trehalozę. Ja Wam powiem, jak stosuję to serum. Ze względu na to, że ja mam bardzo dużo serum do twarzy z peptydami, pierwsze opakowanie tego serum z Bielendy wykorzystałem pod maski algowe. Czyli nałożyłem sobie dość bardzo dużą warstwę tego serum i na to nałożyłem maskę algową, która jeszcze wtłoczyła mi substancje aktywne w głębsze warstwy skóry i muszę Wam powiedzieć, hit, to robi robotę. Także jak najbardziej ja pierwsze opakowanie tego serum, bo teraz mam nowe, drugie opakowanie, wykorzystałem przy stosowaniu masek algowych. I jak najbardziej cudownie się to sprawdziło. Jest to serum stymulujące, odmładzające, cera z pierwszymi zmarszczkami na dzień i na noc. I tutaj Bielenda mówi krótko, że peptydy sygnałowe dzięki bardzo małym rozmiarom są w stanie pokonać barierę naskórkową. O tym Wam też wielokrotnie mówiłem. Cechują się dużą skutecznością, przez co efekty ich działania są widoczne w krótkim czasie. Stymulują i pobudzają skórę do regeneracji, a poprzez syntezę kolagenu i elastyny redukują widoczność zmarszczek oraz poprawiają gęstość skóry. Witamina B12 zwana różową witaminą, bardzo fajne nazewnictwo. Na witaminę B12 zawsze się mówiło różowa witamina. Łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację, wzmacnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i sprawia, że skóra wygląda na bardziej promienną. No i trehaloza, czyli substancja regenerująca, płaszcz lipidowy, nośnik przenikania, substancja regenerująca, łagodząca podrażnienia. Ale ogólnie, zapoznając się z całą definicją INSEE, mamy w składzie następujące składniki. Wodę, mamy glicerynę, delikatny nośnik przenikania, trehalozę, nośnik przenikania, już taki mocniejszy nośnik, czyli właśnie, żeby te peptydy sygnałowe miały głębszą szansę na głębszą penetrację, w głębsze warstwy skóry. Mamy właśnie palmiotyl tripeptyd 5, czyli mamy właśnie peptyd sygnałowy. Mamy hialuronian sodu, który pozostaje na powierzchni i wiąże wodę w naskórku. Mamy witaminę B12 w składzie. Mamy właśnie palmiotyl tripeptyd 56 acetat i palmiotyl tripeptyd 38, czyli mamy tutaj trzy peptydy sygnałowe. I to są peptydy bardzo wysokiej jakości. To są peptydy po prostu takiej jakości i tak technologicznie opatentowane, że skuteczność tych peptydów sygnałowych jest de facto bardzo, bardzo wysoka.
I zobaczcie, w taniej cenie da się stworzyć produkt z genialnymi składnikami. Da się. Bo produkt nie jest reklamowany w social mediach, nie jest reklamowany w telewizji, nie jest reklamowany na jakichś blindach, na jakichś standach. Po prostu on jest w sprzedaży. Da się? Da się. I to się nazywa uczciwość konsumencka. To się nazywa uczciwość. Później mamy właśnie polisorbat 20, który jest w pełni w porządku. Mamy disodium etetahelator, jest ok. I disodium eteta jest ok. Tetrasodium i trisodium eteta to jest zło, jeżeli chodzi o chelatory. Pentylen glikol i kapryl glikol, nośniki przenikania, bezpieczne substancje, właśnie które umożliwiają przenikanie substancji aktywnych. Mamy fenoksyetanol, niestety nie dla kobiet w ciąży. Benzyl alkohol, alkohol z grupy aromatycznych, naturalnych alkoholi, w pełni bezpieczny, nie niszczy bariery lipidowej, a blokuje możliwość pojawiania się bakterii tutaj w tym produkcie. Mamy zapach i kompozycję zapachową. Tylko i wyłącznie tyle. To serum będzie odpowiednie nawet dla osób ze skórą trądzikową, która jest w trakcie kuracji retinolem bądź kwasami, bądź stosuje maści dermatologiczne, z tego względu, że peptydy sygnałowe wymuszają bardzo silne właściwości regeneracyjne. Czyli one przyspieszają możliwość regeneracyjną skóry, wzmacniają mikrobiom skórny, wzmacniają barierę lipidową i dbają o nasz cement komórkowy. Także to serum można nazwać tak krótko, kolokwialnie mówiąc, takim boosterem, który ma wejść, naprawić, dziękuję, do widzenia. To jest bardzo silny stymulator, który właśnie regeneruje, naprawia zniszczenia w skórze i rekonstruuje skórę od nowa. Konsystencja tego produktu jest bardzo wodnista, bardzo to tutaj widać, ale jest to produkt, który momentalnie się w skórę wchłania, zero tłustej, lepkiej, kleistości, żadnych warstw takich na skórze nie pozostawia. Momentalnie się wchłania, współgra z każdym kremem, współgra z każdym filtrem, nic się nie roluje, nic się nie ciastkuje, nic się masakrycznie nie lepi i ma bardzo przyjemny, delikatny zapach. Jest to w pełni spektakularne de facto serum, które może być stosowane przez osoby w każdym wieku. I nawet jeżeli lubicie sobie zaserwować maski algowe, to możecie sobie pod maskę algową położyć to serum. To zobaczycie dopiero, jakie boom będzie. To po prostu skóra w połączeniu tego serum z maską algową, ja akurat stosuję maski algowe Arkany, po prostu wygląda jak wyprasowana żelazkiem. Cała skóra. Wyprasowana żelazkiem w 15 minut. Ale przy samodzielnym stosowaniu, zwykle w pielęgnacji jako serum, krem, bez masek algowych, również wykaże takie spektakularne właściwości pielęgnacyjne. Także żebyście zidentyfikowali sobie łatwo ten produkt, on wygląda w Rossmanie tak. Hit, za grosze można powiedzieć, ponieważ widziałem ostatnio na internecie jedno cudowne serum, tak w cudzysłowie wam powiem, kosztowało 750 zł, 16 mikroplastików, oblepiaczy, winyli, łącznie 16, nie że same 16 mikroplastików, mikroplastiki, winyle, nylony, czyli łącznie grupa 16 substancji i te same peptydy. Czyli tam w tamtym produkcie nic nie przeniknie, nie zadziała, a kosztowało 700. A tutaj kosztuje za czysty skład, płacimy do 30 zł. Proszę bardzo. Także jak najbardziej rekomenduję dla każdego. Także jeżeli wam się filmik podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Buziaki wielkie i do następnego filmu. Pa!